Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was kolejny film. Tym razem kupiłam ubranka Shein. Tak, mam tutaj paczuchę, dosyć sporą. Czekałam na nią, dzisiaj mamy 22, to czekałam na nią ile? 15 dni, z 2 tygodnie czekałam na nią. Więc przejdźmy do oglądania. Po każdej rzeczy, którą wam zaprezentuję, będę przymierzać i będziemy oceniali, jak to wygląda. A więc przejdźmy do otwierania. Już się nie mogę doczekać. Od razu szybciutko się umalowałam, przygotowałam. A więc będę, postawię sobie na ziemię i będę losowo wyciągała rzeczy. Pierwszą rzecz, gumeczki. Już wam mówię, tutaj mamy otwartą stronę internetową, na której zakupiłam rzeczy. Shein.com. Więc możecie sobie sprawdzić, są tam dosyć tanie rzeczy z Chin. Moje zamówienie wynosiło około 280 zł. Pierwsze wzięłam gumeczki. Są tutaj cztery gumeczki, takie scrunchy, frotki. Kosztowały one 7,68 zł, z tego co widzę na mojej fakturze. Już otwieram, zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Powiem wam, że są dosyć grube, fajnie zrobione. Tutaj mamy taką chmurową, ładna bardzo, fajnie się rozciągają. Kolejna jest taka kolorowa, też super się rozciąga, jest dosyć gruby ten materiał, fajny. Ja lubię takie gumeczki z tego takiego materiału, bo mi się włosy tak nie plączą. Tutaj mamy kolorową pantereczkę, tak samo się fajnie rozciąga, a tutaj mamy ostatnią taką tęczę. I tak jak mówiłam, kosztowały one 7,68 zł, więc bardzo niewiele. U nas też są takie gumeczki, ale myślę, że za te 7 zł byśmy kupili jedną tutaj, więc opłacało się czekać. Chciałabym jeszcze dodać, że nie musiałam płacić cła, więc to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że to nie jest ostatnia paczka, którą zamówiłam. Już w koszyku mam tutaj naładowane kolejne 190 zł, więc tylko, że następne rzeczy to są rzeczy do domu. Dobra, losuję kolejną rzecz, też coś małego trzymam. I są to skarpeciaki. Wygląda to tak, jest to tak zapakowane. Są to skarpetki, które mają nadruk przypominający nadruk na kosmetykach Kylie, czyli usta. Ten nadruk, jak już dotykam, jest on taki śliski, więc mam nadzieję, że on się na mnie porozrywa. To jest rozmiar uniwersalny, mam nadzieję, że syrole zmieszczę w to, bo wydają się dosyć duże. Fajne, białe, do jakiegoś outfitu myślę, że będą pasować. Na drugiej skarpecie mamy to samo, jest to po stronach zewnętrznych, od stron wewnętrznych nie mamy nic. Więc fajnie, już wam mówię, ile te skarpeciaki kosztowały. Kosztowały one 4,69 zł, więc no, myślę, że to jest mała cena za takie skarpetki. Losuję kolejną rzecz. Oczywiście, jeśli będę miała koszulki i tak dalej, to wszystko będę wam przymierzać. Kolejną rzecz też mam tutaj, skarpeciaki, i te skarpeciaki bardzo, bardzo mi się spodobały, ponieważ pamiętam, że kiedyś była taka bajka z takimi misiami, chociaż tutaj widzę, że... A nie, dobre są. Myślałam, że się różnią, bo tutaj zauważyłam taki kubeczek z misiem, ale chodziło głównie o te misie. Kojarzy mi się, że kiedyś były takie misie, za dzieciaka miałam, co się naciskało na brzuszek, one pachniały i dawało im się butelkę. I to mi się właśnie kojarzy z tymi skarpetami. Skarpety są dosyć, nie są cienkie. Jak widzicie, jak je rozciągnę, to ten miś robi się gruby, ale nie traci on koloru, więc są całkiem dobre jakościowo. Wydają się całkiem spoko i za te skarpetki zapłaciłam, chyba pamiętam, one chyba kosztowały 9 zł. Nie, kosztowały 6,39 zł. Bo tutaj parę tych skarpetek wzięłam. Losuję kolejną rzecz. Pewnie też wylosuję skarpetki. Tak, tym razem są to dwie pary skarpetek. Są czarne i białe. Za te skarpetki zapłaciłam 11,06 zł. Więc również niewiele. Są one takie pioruny jakby. Chociaż powiem wam, że na stronie wyglądało to troszkę inaczej. Tu wygląda, jakby żyła bardziej szła na tych skarpetkach niż piorun. Co operator myśli? Żyła, nie? Wygląda, nie piorun. Operator myśli to samo, co ja. Ale tak samo są dosyć dobrej jakości, jak dotykam, fajne. Myślę, że mogłabym porównać te skarpetki do jakości skarpetek z H&M-u. Tutaj są bardziej takie uciskowe. Tak jak widać, nawet jak się rozciągnie, to nie traci to koloru, bo miałam takie skarpetki, które traciły kolor, bo były z takiego materiału, więc nie o coś takiego nam chodzi. Myślę, że to już jest koniec skarpetek, jak spoglądam. I teraz wylosujemy co innego. Losuję, losuję. I mamy tutaj torebkę. Jest to torebka aktówka. Kosztowała ona 26
37, bo to mi pokazuje też przed przecenami. Jest to taka malutka, czarna, fajna do właśnie jakiegoś wyjścia, żeby schować sobie dokumenty. Trochę przyszła oczywiście zgnieciona, fajna, taka pikowana. Ma ona również łańcuszek, z tego co widzę, ale jak ja mam doczepić ten łańcuszek, skoro on nie ma? Dobra, już dochodzę do tego, co tu jest. Oczywiście Luna standardowo się budzi, jak to bywa przy moim nagrywaniu. Już połączę wszystko w jedną całość. No niestety tego nie doczepię, bo nie mam tyle siły w tym momencie, ale zaraz Wam pokażę, o co tu chodzi. Tutaj mamy łańcuszek złoty, fajny, przyczepiany. Torebeczka wygląda w ten sposób. Łańcuszek jest dosyć długi, jak widać. W środku jest jedna po prostu duża kieszonka. Myślę, że ta torebeczka jest fajna, można ją sobie zawiesić na ramię. Idąc gdzieś, spoko to wygląda. Mamy do niej również taki łańcuch. Jakbyśmy chcieli torebeczkę... O, właśnie teraz zauważyłam, jak się dopina ten łańcuch. Już go dopinam, bo chciałam go troszkę inaczej wpiąć, ale już go dopinam i Wam pokazuję. A więc tak, jeśli chcemy mieć torebeczkę do rączki, to możemy odpiąć ten złoty łańcuch i mamy taki łańcuszek czarny i możemy ją nosić na rękę. Więc myślę, że za cenę 26 i 37 groszy torebka jest całkiem... Ja jestem zadowolona z tej torebki, bo zawsze brakuje takiej małej czarnej torebki, żeby można było gdzieś z nią wyjść. Dobra, jedziemy dalej. Co mamy kolejne? Wyciągam kolejny ciuch. Już wiem, co to jest. Jest to top, który kosztował 14,46. Tutaj czuję jakąś karteczkę nawet, zabezpieczenie. Jest to taki topik na ramionczka, krótki. Do czego on mi się przyda? On mi się przyda do spodni z wysokim stanem, tak jak mam teraz na przykład założone. Będzie on spoko wyglądał. Przyda mi się on również, na przykład, jeśli już się troszkę zużyje, będzie on idealny do spania. Po moich zamówieniach, zamówiłam ostatnio rzeczy, po czym od pani z Vinted zamówiłam dwie pary spodni w rozmiarze 5XL. I spodnie są niestety lekko za duże. Mogły być 4-3, coś takiego. Więc ten topik jest 5XL, ale wydaje mi się, że może być git. Fajna szachownica, fajna cena, bo 14 zł. I jest on z takiego materiału, takiego rozciągliwego, ale takiego nie wiem, jak bym powiedzieć, takiego misia trochę. Więc zaraz przymierzymy topik i pokażę Wam, jak to wygląda. A więc topik wygląda w ten sposób. Myślę, że nie jest tak źle. Ubrałam go do różowych spodni dresowych. Z tyłu wygląda on w ten sposób. Tyle, ile mogę Wam pokazać, to pokazuję. A więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. No i teraz zobaczmy kolejną rzecz. Jeszcze trochę tutaj tego jest. Coś wylosuję. I wylosowałam kolejną torebkę. Kolejna torebeczka mini. Jest to torebka za 17,87. Jest to torebka w kształcie ust. Oczywiście widzę, że mi się tutaj przyjechała wgnieciona. Nie obeszło się to bez gniecenia. Muszę trochę ją tutaj naprostować. Są takie usta, taka torebeczka. Też jest malutka, myślę właśnie na dowód, komórkę czy coś takiego. I ona działa na takiej samej zasadzie. Jest do niej dołączony taki paseczek. Było to na zdjęciu zawiązane kokardkę. Zaraz to wszystko poskładam. Jest oczywiście łańcuch, tak jak przy wcześniejszej. I złoty łańcuszek. Już składam i wracam do Was. A więc torebeczka wygląda w ten sposób. Tak, tutaj przywiązałam ten kawałek materiału, co dostaliśmy, ale mi się to zbyt nie podoba na tym. Wolę bez tego, więc to ściągnę. Możemy sobie to ewentualnie założyć na łeb. O, proszę bardzo. Ładna chusteczka na głowę. Nie podoba mi się to, więc tak. Do torebeczki standardowo mamy złoty łańcuszek. Ładnie, elegancko wygląda. Możemy ją również wziąć do rączki na czarny. Oczywiście, tak jak wcześniejsza, ma jedną dużą kieszeń w środku. Mi się bardzo podoba, ja jestem bardzo zadowolona z tej torebeczki. Coś innego zawsze się przyda na jakieś wyjścia czy coś. Tutaj zamek widzę, ciężko się zapina. Ale nie wiem, czym to jest, o, bo to jest takie twarde, może dlatego. No dobrze, a więc to była kolejna rzecz. Już mi brakuje stołu, a jeszcze trochę przed nami. Losuję kolejną rzecz, może coś ze środka. I mamy kolejną rzecz. Jest to koszulka. Koszulka kosztowała 32 zł, 31 groszy. Już widzę, że jest cudowna. Tylko może być trochę duża. Ale ja się nie przejmuję, może być duża. Jest ona zarąbista po prostu. Ma tutaj różne dinozaury.
kolorowe. Jest ona z krótkim rękawkiem. I tak jak mówiłam, wszystko zamawiałam w rozmiarze 5XL, chociaż mogłam zamawiać w 4 albo w 3. Ale ja zawsze przezorny, zawsze ubezpieczony. Bardzo mi się podoba ta koszulka. Cena jej też była niedroga. Materiał jest bardzo przyjemny. Więc przejdźmy do przymierzania. A teraz koszulka w dinozaury. Myślę, że akurat ona jest git. Bardzo mi się podoba. Mój kolor i mój klimat. Z tyłu wygląda tak samo jak z przodu. Więc myślę, że jest git. I wróciłam już do Was, więc sprawdźmy kolejną rzecz. A kolejną rzeczą będzie, już tutaj widzę, że to jest komplet piżamowy. Kosztował 28,91. Jeszcze chciałam dodać, że fajne mają te woreczki takie zamykane, mogą się przydać do czegoś. Już czuję, że materiał o wiele się różni od poprzedniej koszulki. Jest bardziej sztywny, a więc mamy koszuleczkę w... Pachnie, chyba trzeba to wyprać, bo pachnie octem strasznie. Mamy koszuleczkę z regulowanymi ramionczkami. Jest ona w księżyce i w chmurki. Bardzo fajna mi się wydaje na ramionczkach. Ja najbardziej lubię na ramionczkach. Oczywiście mogłam wziąć rozmiar większy, ale to nic nie szkodzi. I mamy jeszcze do tego spodenki. Spodenki, no już widzę, mogą być troszkę luźne, ale spoko. Damy radę. Najwyżej coś podszyjemy, coś poprawimy. I będzie git. Super, spodenki króciutkie, jak widać. Tak samo wyglądają. I jeszcze widzę tutaj jakiś dodateczek, którym jest taka mini opaseczka na oczka. Ma tutaj taką luźną gumeczkę, można sobie... O, proszę bardzo, jak elegancko wygląda. Zaraz planuję iść spać, więc jak znalazł. I tak jak mówiłam, ten komplecik kosztował 28,91, więc myślę, że jak najbardziej się opłaca. Bo takie kompleciki mogą różnie kosztować. Ostatni mój komplecik z Misia, który kupowałam, kosztował około 100 zł, więc to jest bardzo duża różnica. A teraz przejdziemy do przymiarki i pokażę Wam, jak w tym wyglądam. A więc tutaj mamy piżamkę, trochę mi wystaje stanik spod spodu, ale myślę, że by się zmieściła jeszcze jedna osoba, ale myślę, że jest git. Z tyłu wygląda to też dobrze. Mi się bardzo podoba, chętnie pójdę w tym spać. Wróciłam do Was i sprawdzamy, co tam jeszcze mam. Jeszcze zostało mi chyba 3 rzeczy, jak się nie mylę. Wyciągam pierwszą z nich. I to jest to, na co czekałam. Och, moja pantereczka. Jest to, już Wam mówię, jest to komplet dwuczęściowy. Kosztował on 53,43. I już czuję, że materiał jest nie taki, jak oczekiwałam. Od razu w dotyku czuję, że materiał jest pomiędzy materiałem milusim z tej koszulki, a materiałem tej piżamy twardym. Mam nadzieję, że nie będzie to za dużo. Pierwszą rzeczą, o nie będzie za dużo, będzie ok. Jest koszulka, jest ona dosyć krótka, ona jest tak do pasa, ponieważ do niej mamy spódnicę. Jest to koszulka, ona ma tutaj takie ściągacze, można sobie dostosować tutaj boki, ale to zaraz Wam wszystko pokażę, jak będę przymierzać. A więc tak wygląda koszulka, jest ona z długim rękawem. I do tego jest spódniczka. No po prostu ja normalnie jestem zachwycona, to jest cudowne. Operator tutaj kręci głową, pewnie nie będzie chciał wyjść ze mną na ulicę w tym, ale nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy, więc przejdźmy do przymierzania. A więc tak wygląda mój komplecik. Całkiem spoko mi się wydaje. Tak z tyłu, tutaj mamy takie sznureczki, możemy sobie ściągnąć tą bluzeczkę bardziej lub mniej, jak wolimy. Oczywiście trzeba do tego ubrać obciskujące majtki, żeby to dobrze wyglądało. Ja to tak na szybko przymierzam. Ale wydaje mi się, że wygląda to świetnie. Tutaj jeszcze dobrałam torebeczkę do tego zestawienia. I myślę, że to super wszystko ze sobą gra, więc ja jestem z tego zamówienia zadowolona. Mamy jeszcze kilka rzeczy, więc zobaczmy, co jeszcze czeka na nas w paczce. Patrzcie, w takiej małej paczce tyle rzeczy się pomieściło, no. Dziwne rzeczy. I mamy tutaj koszulkę. Kolejna koszulka. Ja tutaj patrzę. Tak, to jeszcze jedna rzecz oprócz tej powinna być. Ta koszulka kosztowała 36,56 zł. Już czuję, że materiał jest przyjemny, tak jak w dinozaurach. I ona jest dosyć dłuższa, więc może... No, nie widać, żeby była. Oczywiście widzę, że jest dosyć duża na mnie, ale robi robotę. Popatrzcie, tutaj mamy napis na niej. Rock More.
Fajne, naprawdę. Rękaw taki, jaki lubię, czyli nie krótki, nie długi, spoko. Ja jestem zadowolona z tych rzeczy, może będę pierwszą osobą, która zamawiała na Shein i jest tak zadowolona. Ja po prostu lubię dziwne rzeczy i te rzeczy są stworzone dla mnie, oni chyba zrobili tę stronę dla mnie z myślą o tym, żebym mogła się ubrać w dziwne rzeczy, a teraz przymierzmy. Tutaj mamy kolejną koszuleczkę, tym razem tą z piorunami. Oczywiście jest też za długa dosyć, ma dosyć duże rękawy jak widać, ale myślę, że wygląda dobrze. Dobrałam do tego właśnie torebeczkę, którą właśnie sobie zamówiłam i wygląda to całkiem nieźle. Z tyłu wygląda ona w ten sposób. Ja jestem zadowolona. A teraz została nam jeszcze chyba jedna rzecz, z tego co dobrze wiem. Tak, tutaj już pustka. Została nam ostatnia koszulka, która wpadła mi już w oko wcześniej. Kosztowała ona 37 zł, 41 groszy. Wpadła mi w oko jako pierwsza na tej stronie. Tutaj jeszcze papierek czuję jest. Ej, to nie jest ta koszulka, czy to jest ta? No trochę wygląda inaczej, ponieważ czaszka wygląda trochę inaczej. Jak widzicie, ona ma tutaj siateczkę. Ja lubię dekoldy, więc ta siateczka będzie fajna. Trochę ta koszulka jest długa, jak widać, i jest z takiego normalnego materiału, bym powiedziała. To tak ten, tak jak ubiorę, to ten będzie mi sięgał do połowy brzucha. Ona bardziej jak sukienka wygląda, ale tutaj mamy napisane, że to jest t-shirt. Więc może po prostu wzięłam w za dużym rozmiarze, ale zaraz się przekonamy. Więc przejdźmy do przymierzania i podsumujmy. I mamy kolejną rzecz. Mamy tutaj koszulkę z wycięciem. Myślę, że nie wygląda tak źle. Jest troszkę długa. Wydaje mi się, że jest troszkę długa, bo dotąd sięga. Ale nie wygląda tak źle. Fajne ma to wycięcie tutaj. Więc myślę, że może być. A więc jak widzieliście, wszystkie rzeczy są na mnie dobre. Bardzo się cieszę, że ta paczka się udała. Zamówię teraz tym razem coś do domu. Niedługo na pewno coś nagram. Jeśli podobają Wam się takie filmy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!